Cześć, jestem Alicja i od 13 lat podróżuję po Sardynii. Podróżuję i nie mogę przestać. Oto moje sardyńskie podsumowanie roku 2023, w którym odwiedziłam moją ukochaną wyspę 3 razy w różnych porach roku. W lutym, w czerwcu i we wrześniu. Ponieważ na Sardynii żywioł wody jest mi szczególnie bliski, podczas każdej z tych podróży zażywałam kąpieli w morzu, pod wodospadami i dzikich termach. W tym roku przejechałam setki kilometrów w różnych rejonach wyspy, ale przede wszystkim na zachodzie, północy, północnym wschodzie i na południu. Sardynia znowu podarowała mi liczne zachwyty i odkrycia. Miejsca nieoczywiste, jakby z innych światów i z odległych krain. Follow, follow the sun, in which way the wind blows, when this day is done. Warto było się tu spiąć. Odbyłam wiele wędrówek wybrzeżem, szczególnie jego dzikimi odcinkami, a to jest właśnie jeden z moich ukochanych sposobów na kontaktowanie się z pięknem tej wyspy. Tylko błękit ciąga nas, świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit ciąga nas, cały błękit. Wiele było w tym roku spotkań z ciekawymi ludźmi i z fascynującym sardyńskim folklorem. Rapacilli. Mamy tu przy jednym stole około 300 ludzi, a stół ma długość trochę ponad 100 metrów. Tak się jada na sardyńskich festach. Tak, nie przeszkadzamy już. Do widzenia. Dziękujemy za piękne zdjęcie. A jeśli o tradycję chodzi, miałam kolejny raz możliwość zakosztowania niesamowitych karnawałowych przeżyć. W tym roku po raz pierwszy w moim życiu odkrywałam Sardynię campervanem. Było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie i bardzo specyficzny, pełen wolności styl podróżowania. Moją campervanową włóczęgę we wrześniu 2023 możecie obejrzeć w osobnym odcinku na kanale. A ja na pewno powtórzę to doświadczenie. Na moich szlakach w tym roku było jak zwykle wiele odludnych plaż, wodospadów, skalnych basenów naturalnych czy dzikich term. Jak wiecie, napisałam do tej pory 6 przewodników, w których opisuje między innymi takie dzikie zakątki. Wszystkie te przewodniki do tej pory były cyfrowe. Z wielką radością informuję Was, że wiosną 2024 najnowszy, 7 z moich przewodników ukaże się drukiem. Ach, co za przygoda, ale i mnóstwo pracy, bo wydaję tę pozycję na własną rękę, bez wydawnictwa. Nie wyobrażałam sobie wcześniej, co oznacza self-publishing i chętnie opowiem Wam kiedyś o tym w osobnym odcinku. W najnowszym przewodniku znajdziecie 100 dzikich plaż, skalnych basenów i term na całej wyspie. A oto kilkoro z głównych bohaterów tego nowego wydania. Mm.
2023, jak co roku, odbył się kultowy już turnus sardyniomaniaków. Spędziliśmy go na zachodnim wybrzeżu Sardynii w Pozzuidu, po raz pierwszy w tej miejscówce, która okazała się super, dlatego wrócimy tam na kolejny turnus sardyniomaniaków we wrześniu przyszłego roku. I oto turnus sardyniomaniaków na małej porannej przebieżce, na rozgrzewce przed poważnym trekkingiem. Sardynia to dla mnie wyspa skarbów, gdzie za każdym rogiem czeka Was inna przygoda. Wiele ekscytujących momentów z tego roku zostanie w mojej pamięci. Nurkowanie nad podwodnym wrakiem. Wspinaczka na wyłaniającą się z morza gigantyczną skalną kolumnę. Urocza wycieczka kajakowa między białymi skałami. Rejs na bezludną wyspę w doborowym towarzystwie. Wizyta w malutkiej domowej serowarni u Luka w Macomer, gdzie każdy z nas zrobił dla siebie własnoręcznie przepyszny świeży ser. Niezapomniane chwile na desce windsurfingowej. Wzruszające zachody słońca po kolacji w campervanie. W tym roku świat zachwycił mnie także wyjątkowo nie na Sardynii, ale w drodze powrotnej z niej pod przepięknym wodospadem w Alpach. Pozdrawiam Was serdecznie z zimowej Rudy Śląskiej i biegnę się pakować, bo już za chwilę, 13 stycznia, ruszamy autem z Polski na Sardynię i spędzimy tam miesiąc. W domu na plaży, na półwyspie Sinis na zachodzie wyspy. Ja będę sporo pracowała tam online, aktualizując przewodniki przed nowym sezonem, ale wystarczy czasu na ukochany windsurfing, na wydarzenia karnawałowe i na eksplorację okolicy. I znowu przybędzie fantastycznych miejsc i ciekawych wydarzeń do moich przewodników. Do zobaczenia na Sardynii.